Po raz ostatni reprezentacja Polski w futsalu na Opolszczyźnie gościła 3,5 roku temu. W listopadzie biało-czerwoni wrócą do stolicy naszego regionu na towarzyski mecz ze Słowenią. W Brzegu i Nysie natomiast będzie okazja obserwować rywalizację piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet do lat 19. O szczegółach z prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej rozmawiał Marek Świerczyński. Piłka nożna na poziomie międzynarodowym wraca na Opolszczyznę, o szczegółach opowie Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Panie prezesie, na futsalistów czekaliśmy w naszym regionie 3,5 roku. Tak, o, tak szybko to minęło od ostatniego meczu chyba Polska-Czechy w czasie COVID-u, no, gdzie wygraliśmy i awansowaliśmy. Można powiedzieć, że jesień to piłka nożna reprezentacyjna na ziemi opolskiej. Będziemy mieć futsalistów z TGN-a już 6 listopada w najbliższą środę. Mecz towarzyski ze Słowenią z mocnym przeciwnikiem i jednocześnie pożegnanie wybitnego bramkarza futsalowego Bartosza Nawrata. Wystarczy przyjść do nas na ulicę Damrota i otrzymać taką wejściówkę. Pamiętajmy o tym, że hala ma ograniczoną liczbę miejsc i zachęcamy w najbliższy poniedziałek może do odwiedzenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Mamy nadzieję, że te wejściówki jeszcze będą. Właśnie, a potem ten turniej dziewcząt, kobiet do lat 19. Jest tyle stadionów w Polsce. Jak to się stało, że akurat na Opolszczyźnie? Opolszczyzna to ciepły region. Analizowaliśmy to wydarzenie, ten turniej eliminacyjny pod względem też pogodowym. Pamiętajmy o tym, że to wydarzenie będzie od 26 listopada do 4 grudnia. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. No i będziemy gościli 4 reprezentacje, tak? Jest już to potwierdzone. Polska, Anglia, Włochy, Turcja. 3 mecze na każdym obiekcie, czy w Brzegu, czy w Nysie. Mamy ładne obiekty. Pamiętajmy o tym, że w Brzegu mamy drużynę, która zdobyła w tym roku Puchar Tymbarka na Stadionie Narodowym. To tym bardziej piłka kobieca, że zagościła w naszym regionie, to cieszy. A zatem jak Państwo słyszą, mimo że jesień w pełni, coraz zimniej, to o ciepło będą dbać futsaliści oraz piłkarki.